Oficjalnie zacznijmy panel fake or not, gdzie pogadamy o tym, e, o rynku podróbek ogólnie i o tym, jak odróżnić e, podróbkę, a raczej oryginał m, od podróbki, żeby się nie nadziać. Będą też inne tematy pewnie w, e, właśnie w tym względzie. No to tak, działa. Nie działa. A, dzia, działa i nie działa. Dobrze, to słuchajcie, zacznijmy sobie po kolei. Najwyżej będziemy się wymieniać. Zacznijmy sobie po kolei. Radek Chrobok, witamy. <głos> <Dawol>. <głos> ładna koszulka ee, Filip Nussel również, również ładna koszulka Tutaj tylko dodam, że Filip prowadzi sklep Football Thrift Shop Polecamy, tam masz nawet stoisko Z kilkoma fajnymi koszulkami Ja, ja, oceniam, że, ja oceniam, że fajnymi A także Mateusz Pawlek Czyli Tiansy Również w fajnej koszulce Myślałem, że tym razem będzie niefajna. Nie no, jest to oczywiście troszkę nowsza, ale, ale równie fajna. Widziałem też, że spersonalizowana już tak stricte pod ciebie. A żeby było łatwo mnie rozpoznać i nie zapomniał kim jestem. Okej, okay. w takim razie jestem Arwidasem Nowikowasem, bo, bo jego koszulkę mam na sobie, a tak, a tak serio to e, nazywam się Tomek Witas i tutaj pogadamy sobie troszkę właśnie na temat tych podróbek. Czekamy wciąż na te, na te prezentację. No ale dobra, panowie, to, to może zanim ją odpalimy, bo ona ma być tylko tłem do naszej dyskusji, chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie od tego, czym w ogóle jest koszulka oryginalna, no bo przecież mamy różne, różne stopnie tych koszulek oryginalnych. Ja się spotkałem z czymś takim w trakcie swojej działalności jeszcze wcześniej na YouTubie, że ktoś nazwał podróbkę repliką, a przecież tak nie jest, więc od tego sobie wyjdźmy, gdybyście mogli opowiedzieć o różnych stopniach koszulek, czym się one różnią. Jeśli chodzi o tylko o te oryginalne, to możemy przekazać tutaj mikrofon może Filipowi na początek. No, czy tutaj nie ukrywam, część wiedzy czerpałem od Mateusza siedzącego po mojej prawicy. I warto nadmienić, że wiele osób, które zaczynają dopiero przegodę z kolekcjonowaniem koszulek, niestety nie rozróżnia słowa replika od podróbki i mylnie nazywają replikę, Koszulkę, koszulkę nieoryginalną, repliką, co jest błędem, bo replika to jest po prostu najniższa, możliwa, dostępna do zakupu koszulka oryginalna. I to warto e, powiedzieć. A jeśli chodzi o rodzaje tych oryginałów, to myślę, że tutaj Mateusz czy Radek e, będą mieli większą wiedzę na ten temat. To śmiało. E, małe sprostowanie. Replika jest przed najniższą wersją. I jeśli chodzi o dostępne wersje, to myślę, tak sobie myślałem, jak wam to opowiedzieć, i opowiem wam to na przykładzie koszulek reprezentacji Polski, bo jest to bardzo fajnie. Jest pewien kasus związany z modelem domowym i wyjazdowym. I generalnie, tak trzy podstawowe dostępne wersje dla kibiców, czyli dla nas, dla przeciętnego Kowalskiego, są to t-shirty, repliki i koszulki meczowe. One różnią się między sobą poziomem zaawansowania, czyli technologią wykonania najczęściej, w skrócie mówiąc. T-shirt jest to koszulka, która dzisiaj już praktycznie się od niej odchodzi. Kluby w 99% od niej odeszły, dlatego w sumie Filip miał tutaj rację mówiąc ogółem, że replika może być uznawana jako już ta najniższa. Replika jest drugim poziomem licząc od dołu i jest ona wykonywana na wzór koszulki meczowej, czyli tej, którą noszą piłkarze. I wersja meczowa, ale komercyjna, ta dostępna dla nas, to jest wersja, którą możemy sobie kupić. I poczuć się trochę tak, jak piłkarz na boisku, ponieważ ona jest tak jakby odwzorowana niemalże jeden do jednego. Mówię niemalże, ponieważ producenci lubią dopieszać swoich, swoje największe, swoich największych klientów, więc przeważnie jakiś detal mały zostawiają. Wtrącę ci się na chwilkę, bo tylko chciałbym tak na chłopski rozum to przełożyć, co powiedziałeś. Mhm. Y przy okazji koszulek chyba na Mundial 2018, tych polskich, rozgorzała taka dyskusja. Koszulki Polaków kosztują ponad 500 zł i tak dalej, To był pierwszy przypadek, kiedy firma Nike zrobiła do, tego, do tej sprzedaży właśnie komercyjnej meczówki. I one kosztowały ponad 500 zł, a repliki nadal były. Nadal były te koszulki tam powyżej 300 zł, tylko oczywiście wszystko zadziałało na wyobraźni. Przy okazji tych najnowszych koszulek wyszły też właśnie te najniższe, o których powiedziałeś. One kosztowały bodaj 120 zł. Były zupełnie niepodobne do tych koszulek meczowych. Miały w zasadzie tylko logo Nike i godło po prostu polski i tyle. Drugi poziom, tak jak powiedziałeś, ono wzorowuje już tę koszulkę, ale różni się materiałem a ten najwyższy model już ma ten materiał bardzo zaawansowany i podobny do tego, w czym grają piłkarze. Natomiast jak sobie gadaliśmy tutaj z Grzeszkiem, który kolekcjonuje koszulki Bayernu, ma tutaj meczworna Liroya Zane z Bayernu i ta koszulka ma materiał zupełnie inny niż też meczówka do kupienia w sklepie w tamtym czasie, chyba dwa, dwa sezony temu albo sezon temu, bo nie widzę, tam, co tam z drugiej strony jest. Więc ten materiał też się może różnić. Różni się też z koszulka ta meczwornowa, na przykład metką w środku, tak. Jeśli chodzi o Nike, tak. Jeśli chodzi akurat do Adidasa, nie. To jest właśnie jeden z tych detali, gdzie producent lubi dopieszczać swoich, że tak powiem, klientów na najwyższym poziomie i PZPN póki co się do takich zalicza. Więc ta koszulka, w której piłkarze biegają po boisku, a ta koszulka, która jest wersją meczową, ale możecie ją kupić w sklepie normalnie, różni się tym, że ta sklepowa ma taki zwitek papierowych metek. Natomiast ta, w której biegałem piłkarze, ten łoż label jest naprasowany po to, żeby nie utrudniać piłkarzowi biegania podczas meczu i żeby go to nie pocierało. Natomiast Adidas nie robi takiego myku w swoich koszulkach, czyli o, te koszulki na przykład jak Lira, Zane nadal mają tutaj pliczek materiału. Ale znowu Adidas poszedł w inną stronę i zmienił całkowicie rozmiar: Tym między koszulkami dostępnymi w sklepie a koszulkami, które zakładają piłkarze. I jakbyśmy obrócili tą koszulkę Leroy'a z MF, wstać obrócić. Strzelę, że tam będzie rozmiar 4, powiedzmy. I Adidas ma w kołniarzu, jakie mamy? Tam była 5. 5, tak? 4 czy piątka? Piątka. Ja znowu zrobił w swoich niekomercyjnych, czyli tych najwyższych wersjach, których my nie możemy zdobyć, a dostaje tylko klub inną rozmiarówkę. Od, wiecie, tak. tak, tak jest. Zrobił rozmiarówkę od 3 do 13. Ile wy na przykład yy, to jest pierwsza koszulka Lewego, w której grał w Bayernie 14-15? Tu jest dziewiątka. Jeśli chodzi o rozmiar, a na przykład tam na, na Twoim Filip, Stoisku jest do kupienia nawet dwie chyba. Koszulki lewego, właśnie meczwornowe, i tam są szóstki. Tak? 6 chyba... i 7, okej, 6 i siedem. Więc on sobie zmniejszał ten rozmiar i te koszulki były bardziej dopasowane. Tylko jeszcze się wtrącę z jeszcze jedną rzeczą. W przypadku Bayernu mamy też do czynienia z takimi koszulkami okazjonalnymi, taka też jest tutaj za nami. To jest jedna z nich. Była też jeszcze druga, była taka zielona, ciemna zielona na, Okto na Oktoberfest. I obie te koszulki są w wersji Error Ready, czyli jakby replika, tak? I one nie były produkowane w wyższej wersji. Piąkarze zagrali ten jeden mecz także w tej zwykłej wersji kibicowskiej. Tak też się dzieje. Nie chciałem tylko dodać, już wspinając klamrą, ten temat, że oczywiście, tak jak Mateusz tutaj mówił, to jest wszystko prawda. Tylko, że to się nowo dzieje przy dużych klubach bądź reprezentacjach. I podam przykład Montpellier, które wygrało Mistrzostwo Francji bodajże w sezonie 11-12 i oni grali dokładnie w takich samych koszulkach, jakie były dostępne w sklepie, czyli taka bazowa replika, czy stadionowa whatever, z odstającą metką na karku. To samo na przykład Freiburg, który no razy z To samo polskie kluby. Ta, dokładnie jak Poznań, jak wygrywał Mistrzostwo, yes. To yes. z najku, to Chyba znowu nam się tak. wyglasił komputer, nie wiem, tak mi się wydaje. Jeszcze jedna taka mała ciekawostka. Nawet w Bayernie zdarza się grać komuś w replice, i bardzo to był. Bramkarzowi to raz, bo nie robi się już wersji meczowych dla bramkarzy specjalnie. Traktuje się ich trochę z góry. Właśnie tutaj tylko dodaję. Ten zomer po prawej to jest normalnie wersja kibicowska, replika, i w takim grają bramkarze. Ciekawy kasus był Filipe Coutinho, który grał w Bayernie, i on także potrafił biegać w tej zwykłej replice stadionowej. Za te 379 zł biegał w meczu. I większość razy jego występów było takich, że na pierwszą połowę wychodził w replice, jeżeli w niej wychodził, a na drugą w wersji meczowej. Okej, okay, okej. Okay. Yy, to może przekażmy jeszcze Radkowi na koniec coś, bo chciałbym zamknąć ten wątek już <laughs> powoli. Natomiast nie wiem, czy Artur gdzieś jest i nas słyszy, natomiast potrzebujemy odblokować komputer. <laughs> Radek, śmiało. A no nie wiem, co chciałbyś dodać, co chciałbyś dodać na ten temat yy, koszulek oryginalnych i ich poziomów, yy, detali? I już w zasadzie tutaj wszyscy koledzy moi powiedzieli już w zasadzie wszystko, co można dodać. Hmm. No to też właśnie zależy, że te różne wersje są koszulek, a większe kluby mają po prostu lepsze wersje, a te niższe kluby powiedzmy, że średnie, średnie ligowe kluby mają po prostu te koszulki niższej wersji. Wszystko zależy od budżetu klubu. Tak, tak no na przykład właśnie ja trafiłem e, kilka lat temu w Lubię koszulkę Brighton z netką, taką papierową Nike i to był taki teamwear, ale właśnie z tej najniższej jakby wersji, że nie była to koszulka personalizowana, normalnie metki były wyszyte i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to zamykamy y, temat tych koszulek oryginalnych, żeby, żeby o tym więcej nie mówić. Y, przejdźmy do tematu podróbek. Tak generalnie zapytam, dlaczego w ogóle zaczęto produkować podróbki? Wiem, że odpowiedź może się wydawać prosta, ale zakładam, że powiecie oni y, o tym temacie troszkę więcej. Może teraz od razu zacznijmy, żeby mógł się wygadać. Jak dla mnie to podstawową rzeczą jest to, że po prostu ceny koszulek oryginalnych są dosyć wysokie. Jakby nie patrzeć dla przeciętnego Polaka, wydać tam 600 zł na koszulkę Authentic to jest jednak sporo. Ale niestety no niestety fejka można dostać w takiej cenie powiedzmy 1 trzecią z ceny oryginału. To jest moim zdaniem główny powód. Dlaczego te fejki No dobra, to te zyskujemy na tym, że kupujemy koszulkę taniej, ale co tracimy. Tracimy, tracimy. na jakości przede wszystkim. No bo wiadomo, że te koszulki wyglądają na super jakościowe, jak się je trzyma w ręku, ale to wystarczy nie wyrzucić się na jedno pranie i ta koszulka już praktycznie jest do wyrzucenia. Po prostu są wykonane z takich materiałów niskobudżetowych. Słuchajcie, to na razie nie rozwijajmy tego tematu. Poproszę o przekazanie mikrofonu tutaj Filipowi, bo jeszcze jedną odnogę bym zrobił chętnie od tego tematu podróbek. Każdy z nas, znaczy zakładam, że każdy z nas, jak miał nie wiem, 10 lat, yy, biegał w takiej koszulce, która. Była podróbką, ale nie naśladowała koszulki oryginalnej, tylko była bazarówką. I o tym też chciałbym, żebyśmy chwilę e, pogodali, no bo chyba bazarówki były tak naprawdę szybciej niż, niż takie podróbki. Zdaje mi się, że, że tak. To. Ja może nie jestem zbyt wiekowy, były z 98 roku, e, ale jak byłem dzieckiem tu już w Milni, tych innych miastach, na miejscowościach, nadmorskich, no no masa tych bazarówek, sam o nich biegałem. Każdy z Was pewnie e, też miał i faktycznie rozgraniczyłbym to między bazarówki, a fejki. Pamiętajmy też, że jeszcze w latach 90. czy na początku XXI wieku, no, dostępność koszulek oryginalnych w Polsce była dużo cięższa niż dzisiaj teraz możemy kupować w naszych sklepach, w sklepach zagranicznych, na eBayu i tak dalej. Kiedyś nie było takich możliwości po prostu. To jest raz. chciałbym jeszcze dodać do wypowiedzi Radka, że jednym z powodów kupowania tych koszulek, poza oczywiście ceną, faktycznie to jest na piedestale z tych wszystkich powodów, jest fakt. Dostępności koszulek oryginalnych. No na przykład mamy na to koszulkę Ronaldo, no powiedzmy, że 92 Liverpoolu, ale powiedzmy, że niech to albo Ronaldo. koszulkę Radka, albo koszulkę Radka, albo masa jest. unikatowa z lat 90. powiedzmy z piłkarzem, który jest naszym idolem. A my szukamy, znajdujemy. Na przykład chodzimy na Classic Football Shirts, Jest taka, a powiedzmy 1200 zł. I już pomijmy cenę. Ale jest zesce na przykład, a my nosimy L. A co tak. wtedy? A co no wtedy mamy za 200 zł. podróbkę na Eliksie? I ja osobiście wolałbym nigdy nie kupić koszulki, o której marzę, się, miałbym być podróbką. Ale to jest tylko moje zdanie. I no właśnie. Ja Chciałbym też zapytać Was za chwilkę o to, co, co wy o tym myślicie. To jest tylko moje zdanie. Ja rozumiem pobudki ludzi, którzy, którym się marzy jakaś koszulka, a nie mają dwóch lat czasu, żeby szukać w idealnym stanie w swoim rozmiarze. Już pomijając kwestie finansowe, decydują się na podróbkę. Ja bym tak nie chciał, ale rozumiem ludzi, którzy tak robią. Każdy ma inny sposób kolekcjonowania, każdy ma swoje powody. No i to jest po prostu jeden z kolejnych powodów, dlaczego ludzie się decydują o na koszulki nieoryginalne. Ja bym w tym temacie chciał zadać, yy, dodać, że bazarówki, one były na lata 90. i te pierwsze 2000. Tak jak Filip mówił, nie było dostępności oryginalnych koszulek, a świat został zrew zrewolucjonizowany przez internet. I gdzieś około 2010 roku, gdy wszedł internet i można było widzieć dosłownie z kilkusekundowym opóźnieniem informacje z drugiego końca świata, to wtedy podróbki były, że tak powiem, dla ludzi z Chin. Którzy wcześniej nie widzieli tego, co się dzieje w Europie w Anglii, stały się dosłownie z dnia na dzień dostępne i oni zaczęli je naśladować. I co ciekawe, niektórzy myślą, że podrabia się tylko repliki, albo tylko te wersje, które są sklepowe. Dzisiaj podrabia się każdą wersję, czyli ta wersja, która jest niekomercyjna od Adidasa w rozmi rozmiarze 5, także jest podrabiana. No dobrze, to jeszcze ostatni wątek. A propos tego? Bo tak, jakość, cena, o tym sobie wszystkim pogadaliśmy, wpisałem takie ogólne hasło sobie w nadatkach, szkodliwość społeczna, jeśli chodzi o podróbki i chciałbym, żebyśmy o tym też pogadali, no bo jakby nie patrzeć, rynek przez to jest jakoś zepsuty, że te podróbki można dorwać. Co wy o tym myślicie? Czy jest zepsuty? Tak, jest. I tak było, jest i będzie, bo to nie chodzi tylko o koszulki piłkarskie, tylko każdą część garderoby, tak, czy to tak. są torebki, buty i tak dalej. Ludzie będą kupować te podróbki, bo zawsze będą tańsze. Tak jak powiedziałem, jestem ogromnym przeciwnikiem tego, ale też nikomu nie będę zaglądał do szafy i mówił, co mają nosić. Jak faktycznie mamy koszulkę Nike na nowy sezon, ile ona teraz kosztuje? 600 parę złotych, bodajże, bez personal? No chyba za... 160 euro chyba mają kosztować już te meczówki. No tak, kurczę, jeśli dziecku się marzy koszulka, tak, potrzebne stolatkowi latkowi no rodzicom, rodzice nie mogą sobie na to pozwolić, no to decydują się na tą podróbkę i nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić. Możemy na pewno uświadamiać ludzi, zachęcać do kupowania oryginałów. No ja też mam w tym interes, no bo prowadzę sklep, tak, ale... E, tak jak jest i wielu innych sprzedawców, e, najbardziej cierpią na tym producenci, na pewno. Hmm. To tak, teraz może doradka. Jakie ty masz zdanie na temat właśnie kupowania tych podróbek? E, hmm. e, możemy wziąć pod uwagę, nie wiem, koszulkę z poprzedniego sezonu Leroy'a zane? możemy wziąć pod uwagę też twoją koszulkę, którą masz na sobie? Mogę powiedzieć tak, taką koszulkę na popularnych portalach aukcyjnych w Chinach można dorwać pewnie za, nie wiem, stówkę. Nie strzelam, bo nigdy się nie orientowałem. Na Allegro za 180 pewnie. Jest mnóstwo tak. takich aukcji. O tym też pogadamy później. A za tą koszulkę dostałem ostatnią ofertę od e, Tajlandczyka na chyba 2,5 tysiąca złotych. Ty właśnie robiłem już. Ale nie sprzedałem jej stwierdziłem, że takie koszulki nie da się już dostać w Polsce. Praktycznie się nie da dostać, bo to wersja długi rękaw to praktycznie nierealne. Ale niestety też jest druga, druga, drugi, nie, druga, druga odsłona monet, że tak powiem. E, przy sprzedaży koszulek na popularnych grupach facebookowych, często ludzie po prostu wyśmiewają ceny <laughs> oryginalnych przedmiotów, mhm. twierdząc, że on sobie może w internecie znaleźć taniej. No a niestety ta koszulka jest zupełnie innej jakości niż tą, którą ja chcę sprzedać. Też zależy na czym komuś zależy. Dokładnie, tylko że no, to tak też właśnie zauważyłem, że ludzie coraz częściej piszą, że przeg przegięcie z ceną i tak dalej, tylko nie zdają sobie sprawy, że tych koszulek po prostu już nie da się nabyć na rynku, praktycznie ich nie ma. Nie? No, różne, różne priorytety możemy jeszcze zapytać Ciebie o zdanie, Mateusz, a propos tego podejścia do kupowania podróbek? Ja oczywiście zawsze jestem przeciwny i zawsze staram się pokazać ludziom te różnice. Robię to m.in. na swoim blogu, staram się uświadamiać, daję wiedzę, tak, żeby każdy mógł podjąć świadomy wybór. Bo jeżeli dojdziemy do momentu, że ktoś świadomie podejmuje wybór, jest to ok. Bardzo nie akceptuję sytuacji, gdy ktoś udaje, że sprzedaje oryginał, a w ten sposób oszukuje i naciąga inną osobę. Bo niestety, umówmy się, przeciętny Kowalski nie musi być specjalistą od perfum, koszulek piłkarskich, samochodów i wszystkiego innego. On na rynku powinien mieć z automatu dostępność tylko i wyłącznie oryginalnych koszulek piłkarskich, oryginalnych przedmiotów. Niestety, świat nie jest czarno-biały, w, w większości odcieni jest szary. Więc yy, myślę, że jeżeli będziemy uświadamiać, i dojdzie do tego momentu, że każdy będzie mógł wybrać, to będzie bardzo okej, okay, bo wtedy każdy świadomie zadecyduje. I ja mogę podać jeszcze w dyskusję taką dość mocno kontrowersyjną tezę. Ja ją usłyszałem raz od osoby powiązanej z jednym z największych producentów i nie, nie, spokojnie, bez ataków na nikogo. <grytanie> I. Jak pewnie zauważyli, większość was zauważyła, producenci sami z siebie jakoś nie kwapią się do tego, żeby walczyć z podróbkami. I pytanie brzmi, dlaczego? I na to pytanie usłyszałem bardzo dziwną odpowiedź, która wtedy mnie szokowała, bo im się to nie opłaca. Nie opłaca im się tego robić ze względu na to, że po pierwsze i to nie jest mój podział ludzi, to jest to, co ja usłyszałem, oni są świadomi tego, że są pewne grupy, której tak nie będą ich klientami. Po drugie, nawet jeżeli jest zwiększona ilość podróbek, to i tak to promuje tak jakby ich logotypy i ich markę. A po trzecie, niestety, ale ludzie jako ogółem społeczeństwo nie lubią zbytnio kogoś, kto walczy o siebie kosztem innych. I usłyszałem takie trzy konkretne argumenty, które mnie osobiście wprawiły wtedy w szok i to dość duży. No i dopiero jak je przemyślałem, to byłem w stanie gdzieś tam z nimi się pogodzić, choć początkowo no, dla, mnie, dla mnie było to dużym szokiem, ale jak uzmysłowiłem sobie, że faktycznie producenci tak jakby nie robią za dużo, bo są kolekcjonerzy, są, są ludzie, którzy także tylko i wyłącznie sprzedają, są ludzie, którzy chcą mieć tylko oryginały i walczą o to, tak jakby dla siebie, dla swojej kolekcji, dla swojej szafy, ale faktycznie jak spojrzymy na ten rynek, to tam niewiele znajdzie się takich person, osób, stowarzyszeń, które same z siebie by jakoś walczyły o tą oryginalność. Okej, okay, to ja tylko już kończą, kończąc ten wątek, tak sobie przeklikuję, żeby się nie wyłączył ten komputer. Kończąc ten wątek, powiem tak: według mnie nie opłaca się kupować nowych koszulek, jakby podróbek, no, nowych koszulek. Dlaczego? Okej, okay, argument ceny rozumiem, ale można poczekać. Nie wiem, 9 miesięcy? Znaczy, oczywiście, nie chcemy czekać zwykle i kupujemy od razu, natomiast chodzi mi o to, że jak weźmiemy pod uwagę, teraz mamy maj, jak weźmiemy pod uwagę koszulki, które miały swoją premierę rok temu, to one dzisiaj kosztują no śmieszne pieniądze. Często, bo widziałem właśnie, była na Twitterze też nitka, z promocjami koszulka Litz za 80 zł. No dlatego nie opłaca się tych nowych kupować. Jeśli chodzi o stare, jest ciężej, dlatego. Ja jestem w stanie to zrozumieć, jakby sam tych podróbek nie kupuję, natomiast jakby przeklikujesz te strony, nie znajdujesz, chcesz mieć tę koszulkę, czy ją nosić, czy chcesz mieć ją w jakiejś ramie oprawioną właśnie w domu, nie wiem, do autografu i tak dalej, da się to obronić. Natomiast pewnie powszechność tego może razić. Słuchajcie, pogadaliśmy sobie tak ogólnie, to może przejdźmy do konkretów, bo wiem, że wszyscy najbardziej pewnie czekają tutaj na taki krótki poradnik, jak odróżnić. Podróbkę od oryginału, jak się nie dać nadziać. No więc przejdźmy sobie do tematu. Slide numer jeden to popularne aukcje, gdzie już sama chyba cena zdradza, że coś może być nie tak. Jakby jestem świadom, że prawdopodobnie większość z Was wie o co chodzi, ale może są tu osoby, które no nie, nie, nie przeszły jeszcze przez to szkolenie, że tak powiem, z podstaw, więc no jak ja zaczynałem kupować, no to pierwsze co no, Allegro, OLX to było ileś tam lat temu. No i nie ukrywam, który się nie raz na fejka, czasami się ciągle na, na, na tny, chociaż staram się oczywiście tego unikać. I jeśli ktoś powie, że nie, nie, nie natrafia na fejki, no to na pewno e, czy tego chcemy czy nie, one są powszechne, ale jak możemy się zacząć. E... Poczekaj, mówimy mówimy o tej koszulce, tak? Bo tam widzę, że tam był Ronaldinho. Przykładowa, czy znaczy, tak, tak, tak. Okay. Ale... I wchodzimy sobie, powiedzmy, na Allegro właśnie. Widzimy, że jest dobra cena, wiele rozmiarów, legendarna koszulka z legendarnym zawodnikiem. No i pierwsze, co się rzuca w oczy, czas dostawy, tak? 12-15 dni, na, na 12, 15 dni uciemy, czyli, no ale na 12-15 dni u Ciebie, czyli leci z Dalekiego Wschodu, prawdopodobnie, tak? Jest wiele sztuk, wiele rozmiarów, to widać po prawej stronie, okazyjna cena. No, no i jakbyś mogłem cofnąć na no, poprzedni slajd. to jest tutaj po prostu sama podłoga. Już mówi o tym, że to jest podróbka. Zapamiętajcie, tą podłogę, ona jest legendarna. <grym 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 I to już że jest fajne, nawet nie trzeba wchodzić w ogłoszenie. Dzięki. E, no ale poczekaj, to jest... dlaczego podróbka? Dlaczego? No zobacz, piękny, równy nadruk. A nie, no wygląda świetnie. Faktycznie one są czasami bardzo dobrze wzorowane, ale tu już e, wiem do czego pijesz. Zaraz przejdziemy do dokładniejszej analizy jak rozpoznać właśnie taką podróbkę, co prawda nie będzie no, jako przykład koszulka Ronaldinho, bo tutaj chciałem pokazać tylko te pierwsze rzeczy, jak można rozpoznać, nie patrząc nawet na samą koszulkę, tak, czyli no tutaj podłoga, a na tym masz, tak bym się nie sugerował, ale na ten y, czas dostawy. Słuchajcie, legendarne piękno. Ja, ja tylko to dodam tak, tak. Jeśli, jeśli widzicie aukcję, zakładam, że i tak naprawdę wiemy to już wszyscy, ale jeśli widzicie aukcję, gdzie jest cena jakby o wiele niższa niż koszulka nowa w sklepie, to jest jedna rzecz. Jeśli widzicie, że tej koszulki można kupić sobie każdy rozmiar na Allegro, to już jest coś naprawdę, już naprawdę nie tak. Bardzo nie tak, bardzo nie tak. Mówię, że ciężko kupić jedną koszulkę Ronaldinho w długim rękawie to już w ogóle, a tutaj jest pełna rozmowa. Zobaczcie, możecie 500 sztuk nawet sobie zamówić tej koszulki. Okazja, jak nie wiem, <laughs> tylko kupować. Dobra, to słuchajcie, to myślę, że to jest jasne, a chyba, że ktoś coś dodać jeszcze na ten temat. Jeszcze jedno słowo: bo bardzo często na takich portalach potrafią się pojawiać koszulki nawet przed oficjalną premierą, co nie jest nowością, a większość producentów dużych, takich jak Adidas, Nike, Puma, zakazuje sprzedaży swoich nowych przedmiotów, typu koszulki piłkarskie na portalach aukcyjnych. Więc, jeżeli zaczyna się, zacznie się sezon 23-24 i zobaczycie najnowsze modele na portalach aukcyjnych, to wiecie z góry, że to są podróbki, ponieważ nikt, kto jest legalną działającą firmą, nie ma pozwolenia, żeby sprzedawać najnowsze rzeczy na portalach aukcyjnych. Ale był taki jeden przypadek, pamiętam yy, niedawno, chyba dwa lata temu, Legia ogłaszała nową koszulkę i zanim była premiera no, bo wiadomo, Legia ma te koszulki na rynek lokalny, jest yy, w żadnej elitarnej grupie Adidasa. Natomiast ta koszulka najpierw wyciekła na niemieckim Zalando, a dopiero później była jej oficjalna premiera. Tam był błąd po prostu. Ciekawostka też w Tykiem się wylądowały niedawno koszulki Unionu Berlin, które dopiero teraz zostały zaprezentowane. tydzień temu, a były już kilka miesięcy temu. Także tam też coś nie tak wyszło. Ktoś w hurtowni nie ogarnął. No dobra, to jedziemy dalej. Tutaj już taka głębsza analiza tematu. Poproszę o kilka zdań na ten temat. Ja z ciągle tego powiem Tutaj polowej to już tam się rzuca w oczy kod. Także patrzymy sobie na ten środkowy kod. Wpisujemy go w Google'a. To jest jakby taka podstawa, ale to zaraz Mateusz wyjaśni, że to nie jest wyrocznia i to nie jest jedyny, jedyny trop. Więc wpisujemy sobie tę koszulkę Adidas b 1751 w Google a. wyskakuje nam inna, nie ta co powinna, ale ja chciałem zwrócić uwagę na inne rzeczy, to są takie detale. że Samo szycie tej małej metki to już wygląda słabo. E, sama czcionka na tak zwane w sensie, s czekaj, czekaj, chodzi, chodzi o to, że w oryginalnej koszulce nie może zdarzyć się coś takiego, że ta metka będzie na szwie, no, prawie zasłaniała tam napis. No. Coś takiego się nie zdarza po prostu. Tu jest lipnie generalnie. Oczywiście zdarzają się jakieś błędy fabryczne, ale tu jest tak zwana lipa, i sam, sama czcionka na tagu, co to się nie powinno tak świecić. A czcionka też, też się troszkę nie zgadza i. Z tego co pamiętam wtedy one były produkowane w Kambodży, nie w Tajlandii. No ale to już wiesz, ale to, to już taka wiedza naprawdę to jest insiderska. Jak... Że... Natomiast chodzi o to głównie, że jak widzicie na przykład w wyłączę jakąś koszulkę i nie wiem, szukacie sezonu, to polecam jakieś strony typu Old Football Sheds na przykład, gdzie można sobie zobaczyć mm, każdy praktycznie klub, żeby sobie porównać po prostu te koszulki, i, nie wiem, widzicie jakiś Liverpool, zak zakładamy, nie wiem, 16, 17, porównujecie po prostu detale e, tych koszulek. Dobra, wracając do tej samej wszywki Adidasa, generalnie są tutaj trzy informacje zawarte. One są wszystkie, że tak powiem, prawie ważne. Po pierwsze, od góry widzicie datę produkcji. Jest to miesiąc i rok. Pytanie więc brzmi: widzę po Kołnierzu, że to jest koszulka z sezonu 1920, więc pytanie brzmi: jaki jest sensowny zakres dat produkcji dla koszulki na sezon 19-20. Jeżeli unewa z producentem toczy się ileś lat, producent potrafi przyszykowywać koszulki już rok wcześniej. Czyli tak jakby pierwsze prototypy pojawiają się w sierpień, wrzesień, no nie październik, nie październik nie 20, 2018. mnóstwo przeczyków w necie o wiele wcześniej. Dokładnie tak, czyli sierpień, wrzesień, październik 2018 to jest, są pierwsze prototypy i projekty koszulki na sezon 2019-2020. Prototypy pojawiają się Październik, listopad, grudzień, czasem styczeń, a do produkcji niektóre potrafią wchodzić już od listopada, czyli powiedzmy sobie szczerze, tak, że jeżeli sprawdzacie koszulkę i widzicie w niej datę produkcji, która wystrzeli, na przykład, na poza ten zakres dat. Czyli powiedzmy sobie listopad-grudzień 2018, to jest taka graniczna wstępna data dla koszulki na sezon 2019 20 Jeżeli tutaj byłby marzec 2018, z góry wiecie, że to jest fake, bo niemożliwym jest, żeby aż półtora roku przed sezonem ktoś ją projektował. To samo tyczy się drugiej granicy. Najpóźniej koszulki produkuje się kwiecień-maj, i to są tak zwane dorzuty, jeżeli brakuje. Dzieje się to w przypadku. Czarnej Barcelony. Ostatnio znaliśmy taki przykład. Działo się to w przypadku czarnej koszulki United z sezonu chyba 17-18 I, i czasem się to zdarza. Drugi to jest tak, jak film mówił, numer katalogowy, o tym już trochę powiedział. Trzeci to jest kod fabryki. Kod fabryki dla nas, konsumentów, nie jest ważny. Na odwrocie jeszcze tej najszybciej jest numer serii. Ale jeżeli nie macie papierowej metki, czyli koszulka nie jest nowa, on również nie jest dla was ważny. Jeżeli macie, powinien nam się zgadzać na małej papierowej metce, w tym co jest w szywce, ale uwaga, powinien, bo. Jeżeli ktoś pomyli partię metek, ja tak miałem zamawiając trzy razy z Adidasa pod rząd, to te numery się różniły, co nie znaczyło, że koszulka nie jest oryginalna. Słuchajcie, tylko jedynym jeszcze, że nie pamiętam, w którym sezonie się to zmieniło, ale kiedyś w przypadku Adidasa ta mała metka znajdowała się na lewym szwie, na dole, natomiast od kilku lat znajduje się już na górze przy, przy kołnierzu. Ten okres przejściowy był około 2006 roku w Adidasie, czyli przed 2006 roku mniej więcej ona była na dole tutaj, P2006 jest, to też jakiś znak, nie? O, nie? E, Kappa? Ktoś tutaj, czyje to było zdjęcie? Tutaj zdjęcie jest od Maciejusza ze strony. Ja ekspertem od kapy niestety nie jestem, ale tutaj jest jedna rzecz, która zdradza tą koszulkę. I jak patrzymy sobie na trzeci rządek od góry, e, style, no to chyba jest taki słowo jak color. A tutaj jest Solar, co już yy, może postawić duży znak zapytania przed tą koszulką. No ale nie ukrywajmy, że najłatwiej rozpoznać yy, Nike i Adidasa. No bo to takie najpowszechniejsze, no i zdecydowanie. Zdecydowanie i te. Tak, te mniejsze firmy, szczególnie, że jest mało materiału porównawczego, jak Macron Cup, raczej yy, znaczy małe. One są małe firmy, ale mniejsze. Macron Cup i yy, tak dalej, to jest zdecydowanie ciężej. No i słuchajcie, jak wpiszecie ten drugi kod z metki w Adidasie, to. No powinna mam wyskoczyć ta sama koszulka. Tak. Jeśli coś dzieje się nie tak, tylko że tutaj mamy taki temat, to też wziąłem od Mateusza ze strony, że teoretycznie jest to kod dla tej Kolumbii, tak? Czyli jest CW1526, tam było jeszcze kilka przykładów, co nie do końca oznacza, że koszulka jest oryginalna, no, bo z tak, te, też można podrobić. Tak robić. jak Mateusz powiedział, rok, rok produkcji, miesiąc, tu już się nie zgadza, a mamy teoretycznie ten sam kod w środkowej linii. No ale zobaczcie na jakość wykonania chociażby tego szycia. Tak, tutaj po prawej widzimy to, co było na poprzednim slajdzie w koszulce United. Po lewej jest dużo lepsza. Jakby. Wniosek jest prosty. Przez ponad pół roku po prostu ktoś sobie ten kod spisał i na tej podstawie wykonał podróbki. No, znaczy to się dzieje tak, że przed... na ogół oszuści, którzy produkują podróbki, robią jeden model wszywki i wszywają je we wszystkie koszulki, jak leci. Tak więc większość fejków w tamtym czasie miała kod CW1526, który przynależał do Kolumbii, do modelu domowego 2018, ale to oznacza również, że ta Kolumbia podrobiona również go miała. Czyli jeżeli sprawdzilibyście tylko i wyłącznie numer katalogowy, dostając podróbkę tej Kolumbii z jej numerem, stwierdziliście by, byście na tej podstawie stwierdzili, że macie oryginalną koszulkę trzymając podróbkę w ręku. Dlatego, dlatego przechodzimy dalej. Do kolejnego punktu. Tak, tutaj chodzi o szukanie detali. E, ja sam szczerze bym tego nie wyłapał. Nie wiem, czy to będzie widać na tych zdjęciach, ale tutaj jeszcze raz posłużyłem się Mateusza wiedzą i mamy e, w, obróbce, w, w obwódce tego herbu, są litery E. I e, w oryginale, bodajże po prawej, tak? A są, są wszystkie takie same. Po lewej środkowa, środkowy, środkowy pasek, jakby litery E jest położony różnie. Jest grubszy, chudszy. I ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jak spojrzymy na pierwszy wyraz, to tutaj ta kursywa tak się kładzie na siebie. Tak, tak, tak. A tak. tu jest wszystko ładnie. No i kolejna rzecz... Klutego to mogłoby się zdarzyć akurat. Moi drodzy, klutego tego jest takie, żeby patrzeć po prostu na najmniejsze detale, które też, jeśli na przykład mała metka z kodek jest wycięta i tak dalej, to wtedy przechodzimy do porównania małych, najdrobniejszych No to kolejny detal, który też często wychodzi. Tak jest. Przypłata niepłaca. Przepraszam. Tak, się, właśnie ty też, co masz tam ze sobą? Tak, tutaj mam taką koszulkę Litz, bramkarską. Z 2000. A lic. ok. okej. My mamy tutaj dwie fenderbace. właśnie. Jedna jest fajkiem, druga nie, to też możemy później pokazać. Tak, i tutaj na przykład nie ma numeru katalogowego w środku, został ucięty albo nie został wyprodukowany. Ale posługujący wiedzą, właśnie amatorówka. Tutaj jeden znaczek Adidasa jest, z literki szczególnie w nim są tak posklejane ze sobą, ale nie powinno tak być. Tak, no właśnie tutaj nie wiem, czy my chcemy puścić te koszulki jakoś w obieg, żeby sobie porównać, tak? To możesz, to możesz tylko, to możemy tylko powiedzieć, bo to masz longsleeve'a, tak? Swojego? Okej, okay, to... No właśnie chciałem powiedzieć, czy, czy mówimy, który jest oryginał, który nie, czy po prostu każdy sam sobie stwierdzi? Nie, nie mówimy. Nie mówimy? Nie, a nie tutaj mamy jeszcze fajkę pom do pomocy, Mateusz, to... no, nie wiecie sobie zobaczyć, A, bo ty też masz, a ty masz dwie. Dobra, to ja mówimy osobno, bo to bo to jest też, umówię, to też inaczej. To puszczamy wam tak, właśnie te dwie główne fenerbacze, porównajcie sobie te koszulki. Nie będziecie widzieli, która i dlaczego jest fejkiem. Chociażby także na podstawie właśnie tego, co tutaj pokazujemy. Kolejna rzecz ty mówiłeś? To chyba z twojego TikToka, tak, Tak, tutaj kolejny dotal czyli szef po lewej podróżko po prawej oryginał. To jest akurat koszulka Nike, to te hamule sprzed kilku lat. No tu widać zdecydowaną różnicę i w tej koszulce lid, którą Wam puściliśmy, też od razu widać lipną jakość szycia. Dalej mamy. A, kraj produkcji, to, 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 to ten jego, tak. nie, nie, nie jest wyznacznik oczywiście, bo no, zdarza się, że koszulki Nike szczególnie e, bądź Puma były produkowane w Tajlandii. No i podróbki też były produkowane w Tajlandii. W tym wypadku akurat tej dokładnie koszulki oryginały były wyprodukowane w Indonezji. To też, jak się wy, moi drodzy przyjrzycie, no to sama jakość czciłeki, wykonania tego tak zwanego size tagu też jest lepsza w oryginale. Ale tutaj akurat chodziło mi głównie o miejsce produkcji, także w tym wypadku nie Tajlandia, a Indonezja, ale to nie jest zawsze wyznacznik, bo może być z tego samego kraju. Dokładnie tak. Raz, że może być z tego samego kraju, dziś zmieniał się, zmienił się model produkcyjny i producenci outsourcują fabryki, zamiast posiadać swoich, ponieważ posiadanie swoich jest nieopłacalne. I dzisiaj nawet jeden model, ale w różnych rozmiarach, może być produkowany w różnych krajach. Mam taki przypadek. Kupiłem jedną koszulkę do chodzenia sobie na Adidasie Manchester United, drugą do kolekcji, obie repliki, te same rozmiary. Jedna jest co wyprodukowana w Tajlandii, jeżeli dobrze pamiętam, druga w Kambodży. Czyli ten sam model koszulki, ten sam rozmiar, ten sam klip, wszystko to samo i wyprodukowana w dwóch, w dwóch różnych krajach, w dwóch, dwóch różnych fabrykach. Tak więc, e, jeżeli miałbym to ubrać w jakąś prostą zasadę, powiedziałbym, że im koszulki są starsze, tym kraj produkcji ma większe znaczenie, a im nowsze, tym mniejsze. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że Wy nas dobrze słyszycie, bo tam ostrych hałas dobiega, ale pokiwajcie, jeśli słyszycie. Jest OK, tak. Ale to nawet stół jest OK, no dobra. To jest, jest, jestem spokojny. Okej, okay, tutaj mamy Włochy. Filip, twoje, czy też mnie? Te, też Mateusza, dobra. To, to zapraszam, zapraszam do analizy. E, jeśli chodzi o Pumę, to Puma widzimy przykład Italii. Jedna jest po lewej, druga po prawej. Jeżeli dobrze kojarzę, są to przykłady od kolekcjonera, tutaj siedzącego po prawej stronie Mateusza, ale on nie słucha, bo właśnie ma te koszulki, więc nie musi. <noise> I no lewo, zobaczcie, że ta po w ogóle nie ma kształtu tej po prawo. Wygląda jak ociężała, a to, po czym najłatwiej poznać pumę, to jej uszy i pysk. Następnie warto zwracać uwagę na odległość i wcięcie między bredą a przednimi nogami, dalej lecąc, brzuch musi być smukły. Pamiętajcie, że to jest puma, to jest predator. To jest ktoś, kto atakuje i zabija swoją ofiarę. To nie jest obżarty po lewej stronie zwierz któremu się nic nie chce. I kolejną rzeczą, którą bardzo łatwo można zauważyć, są nogi. Zwróćcie uwagę na tylne nogi. Zobaczcie, jak wyprofilowane i wygłówkowane są w oryginale nogi. Zobaczcie, jak zlane w jedną, w jedne, w jedną taką figurę są te po lewej stronie. Idąc dalej, charakterystycznym jest ogon i ogon w podrywkach ma dwie kwestie. Po pierwsze, nie ma charakterystycznej eski, zagięcia, tak jak ten po prawej stronie. A pod bardzo często potrafi być zbyt mocno zadarty do góry, tak jakby puma się najeżyła, jak pies zazdrosnął swoje terytorium. I na tej podstawie można bardzo łatwo rozpoznawać, oczywiście, jeżeli się opatrzycie, jak wygląda podrobione logotyp pumy, a jak wygląda oryginalne. Wszystko rozbija się o to, żebyście właśnie sobie w Google nawet wpisali i po prostu porównali, takie rzeczy widać. A kolejna rzecz, to no jakby jak odwrócimy koszulkę, to też często widać, co tam się dzieje, jeśli chodzi o haft. Yy, dokładnie tak, ale uwaga, teraz taka ciekawostka, bo wielu z Was mogło pomyśleć, i ten po jest na pewno podrobiony. To takie podszewki, także zdarzają się w oryginałach, niech Was to nie wystraszy. No i jeszcze metka taka zewnętrzna. A tutaj case tej metki jest taki, że jest przyta do góry nogami. Tak więc bardzo łatwo można poznać w ogóle, nie wchodząc w jakiekolwiek szczegóły i detale. I wewnętrzna jeszcze, tak? I co jest największą ciekawostką? Obie te koszulki miały poprawny numer katalogowy. Czyli wszystkie zdjęcia tych dwóch punkt, które widzieliście, jeżeli sprawdzilibyście tylko numer katalogowy, stwierdzilibyście, że obie oba są oryginalne. Dlatego nie warto opierać się tylko i wyłącznie na numerze katalogowym, a traktować go jako dobry wstęp, jako dobre rozpoczęcie, takie zielone światło na, na to, że koszulka może być oryginalna. Na kilka, kilka kroków trzeba sobie spełnić w trakcie. To już widzieliśmy. To teraz Radek i jego, jego dwie koszulki United. Ja tylko jeszcze się w tym osobie przepraszam, Radku, że jeszcze takim dobrym wstępem często może być, jak mamy dużą metkę w środku. Ślad długopisem. Bardzo często na fajkach się pojawia, e, więc to też może być pewna wskazówka na początek. Zapraszam. Tutaj, tutaj chyba musimy dynamicznie, bo już tak wie, że tam panowie, ale, ale zapraszam. Nie, no chyba działa, ja chyba ja działa. Halo, halo. Tutaj e, mam zdjęcie, mam koszulki do porównania. Nie wiem, może zapytam najpierw Was, jak, jak uważacie, która tutaj koszulka jest oryginalna, a która tutaj jest e, fake? Chyba ta bo jest nieoryginalna, prawda? Zgadza się, wszystko się zgadza. Nie wiem, czy mam, może puścić też w obiekt te koszulki, Tomku? E, a gdzie tam to dotarły? Sobie idą, tak? Dobra, to znaczy nie, możemy, myślę, że możemy od początku puścić. Tak. I one po prostu sobie wrócą do nas, tak. No bo zdjęcia i tak mamy, więc śmiało. No tak, to no już mamy jakby rozwiązaną tajemnicę, która jest która. O jeden. To teraz śmiało mówię dalej. Tutaj jak jasno można też zauważyć, górna metka jest metką oryginalną, zupełnie inaczej wykonana z innego materiału, jest taki świecący bardziej. Jak się można przyjrzeć bardziej po tej metce, są takie wyżłobienia w środku, kropeczki porobione, w fejkach tego nie ma. A także dolna metka jest po prostu inaczej wykonana z innego materiału, no i przede wszystkim Yy, jakość tej metki niebieskiej z kołnierzyka w fejkach jest bardzo zauważalna, że jest... No i też, prostu... przede wszystkim, jeśli to jest koszulka, która ile ma lat, to jest jakieś 9,7? To jest 9-2, yy, 9, 9 yy, Okej, okay, nawet wcześniej. No dobra, to jeśli ma koszulka 30 lat... 9, jeszcze raz? 9-4, 9-5. No, no to dobra, to jest, jeśli, to jest... jeśli koszulka ma 30 lat, tak, tak. to nie wiem, jak musiałaby być przekowywana, żeby metka była w nienaruszonym stanie. Zdarza się. Jeszcze czas? Masz taką, tak? Ale to, to rzadkość. <laughs> znaczy, akurat powiem szczerze, że często się da e, koszulki, które ja mam za 90-tych, często mają jednak tą metkę zachowaną. więc no to... Już... Ja nie mówię, że nie zachowano, ale zobacz, zaczekaj, jest różnica, nie? Tak, ta tak, tak. Znaczy, stanie? To już zależy, ile razy była w kalce, też pewnie. Przypuszczam, że to głównie o to chodzi. Albo ile też była noszona, po prostu jest starta od. od, od, od Dobrze. Tej... to lecimy dalej. Tutaj jest. I tutaj jest dosyć w sumie ciekawostka, bo tutaj jak się popatrzy na ten logo Unbro, e, te nitki łączące, a to się okazuje, że to akurat w latach 90. E, tak były oryginalne. E, że tak powiemy. Znacznie. Przy Alidasie nowym jest odwrotnie, pamiętacie? Tak, przy Adidasie jest odwrotnie, a w latach 90. te metki były właśnie. Znaczy, metki Boże. E, logo firmowe były właśnie z tą nitką łączącą, bo wtedy po prostu haft były też innej jakości, inny sprzęt, i tak to wyglądało. No w przypadku herbu, no to chyba tylko... No herb się wiele nie różni, może tam delikatnie... No jest... to, to taka się, jeśli chodzi o literki, nie? Ale, ale no ja mam, ja mam Beckhama ja 9.6 i no nawet wtedy ten właśnie haft herbu też nie był idealny, no. Mhm. To właśnie jest tak ciężko, bo jeżeli ktoś zostanie je pierwszy raz do ręki, tą koszulkę i popatrzy na wykonanie tego Lambra, pomyśli, że... Jest że to jest odwrotnie. to jest frek przecież, ale no akurat te w tych przypadku jest inaczej. No, tutaj jest akurat y, sponsor, też jest, są delikatne różnice. No, tutaj chyba taka największa różnica tak, to, tak. to na przykład literka A. Y, tak. Ta na no, no, widać tutaj po prostu. I trochę jeszcze o odległości, te, te są trochę cięższe, jakby. No, tak, niedbałość ogólnej. Okej, okay, no dobra, to ty mamy tutaj zakończoną analizę. Chyba że coś jeszcze masz do wydania. A propos tych koszulek. Hmm, chyba nie. Chyba nie. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, ale to już w przypadku koszulek nowych, bo ktoś mi na to ostatnio zwrócił uwagę. Jeśli chodzi o Nike, to zwracajcie uwagę na to, gdzie jest przyszyta metka, bo w Nike, Nike e, one są przyszyte do dwóch rękawków, tak? Dobrze mówię, a podróbki mają często na a, kołnierzu po prostu, ale mówisz o wewnętrznej, czy. czy? Nie, 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 mówię o tych stronach sklepowych, jak kapieron, tak? Jest. Zależy, ale tak się bardzo często dzieje. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz właśnie odnośnie koszulek z lat 90., bo Radek bardzo fajnie Wam pokazał różnice, ale te różnice nie zawsze oznaczają, że jedna koszulka jest podrobiona, a druga oryginalna. Przykładem jest właśnie ta koszulka, którą Radek ma na sobie. Ona jest dość takim wyjątkowym przykładem, ponieważ w roku pierwszym jej używania była produkowana w UK, w drugim produkcję przeniesiono do Chin. Jeżeli pokazałbym Wam zdjęcia tych koszulek, jednej z UK, drugiej z Chin, one są diametralnie od siebie różne. Te różnice, które Radek pokazał, byłyby podobne. Mimo tego ten sam model i obie są oryginalne. No dobra, a powiem szczerze, że mnie zaskoczyłeś, czy w przypadku tych jakby dwóch krajów produkcji, to logotypy na rękawie byłyby takie same czy by się różniły? Bo często jest tak, że akurat ta podróbka ma tak, że te logotypy się nie łączą, a powinny być się, by maksymalnie blisko siebie. Jest delikatna różnica we wzorze, na, na, który jest na rękawie. Jest zupełnie inaczej wykonany logotyp AMBRO, który jest na, na prawej piersi, ponieważ jeden jest wyrobiony, a drugi jest zalany, tak jakby pełny. Okay. A jeśli chodzi o jeszcze jedną różnicę, która wskazuje na między tymi dwoma koszulkami, jest znaczek pod herbem, bo Jedno, jed, jeden ma r drugi ma tm czyli tam była, przejście było między przepisami z Registered na Trademark. Okej, okay, okej, okay. to I Przeniesienie tej produkcji spowodowało to, że standard nie został utrzymany i są dwie różne koszulki tego samego modelu. Patrzę na zegarek, bo chyba już musimy powoli do końca, nie wyganiają nas jeszcze. Także może teraz, czy macie jakieś pytania w tym kontekście? To ja będę podawał mikrofon, a wy odpowiadajcie. Ja mam takie pytanie odnośnie tych koszulek Ambro przede wszystkim Praktycznie z wszystkich sezonów, bo taką jedną zauważalną różnicą w tych koszulkach, które latają po rynku jest to, że na metce tej niebieskiej w, w, na niej u samego dołu nie ma rozmiaru podanego. I pytanie, czy to zawsze świadczy o tym, że to jest fake. Nie, jest to, według mnie jest to kompletnie niezależne od siebie, czasami ten rozmiar jest, czasami go nie ma nawet na tych samych modelach i są to oryginały, widziałem takie, takie koszulki. A wiadomo na przykład jaka jest, yy, dlaczego tak jest? To też chyba zależy od fabryki, jaką produkuje i okresu, kiedy taka koszulka powstała, ale najczęściej jeżeli w oryginałach, jeżeli nie ma rozmiaru na metce niebieskiej, to na tej białej pod spodem jest często rozmiarówka. Też się zdarza, że jest. Wtedy jest chyba, bodaj, że kraj produkcji Chiny, jeśli się nie mylę. To ja mam jeszcze pytanie o te metki Adidasa. Czy to jest tak, że zawsze po tym 2006 roku one są przy kołnierzu? Czy mogą być je tak na dole? Nie, 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 nie. to nie jest zależne. Ja spotykałem się z koszulkami z 2008 roku, na przykład, które. Też miał, były na dole. Więc to różnie. Ra tak, ja tutaj się akurat nie zgodzę z Mateuszem, bo mi się wydaje, nie jestem tego pewien, że dopiero mniej więcej 2010-2011 rok poszły pod y, ramię na kołnierz, a wcześniej było raczej na dole. No to dobrze, bo się już bałem, że parę fajków. Więc ty tu ludzi, chłopie. <laughs> Słuchajcie, po tym wszystkim. No dobrze, będą bardziej weryfikować. Słuchajcie, po tym wszystkim może tak się wydawać trochę, że wiem, że nic nie wiem, y, ale no, często właśnie na takich detalach to wychodzi. Dobra, y, to kto jeszcze chciałby jakieś pytanko? Cześć, a ja chciałbym zapytać na przykład o dorabianie nadruków. No też czasem jest oryginalna koszulka, a ktoś dorabia nadruk, żeby była, no powiedzmy, lepsza wartość. nie? No i co o tym sądzicie? Ja według mnie to jest słaba akurat. Mimo że jest czasem oryginalny nadruk. E, ale nadruk jest dorabiany oryginalny czy podrobiony? Znaczy, według mnie, jeżeli nadruk jest oryginalny, to bez różnicy, kto go klei, jeżeli klei go zgodnie ze sztuką. Tak, no bo tam są konkretne odległości, na tak, od numeru i tak dalej. Dokładnie tak, jeżeli klei go. Powiedzmy, ty byś go kleił, albo obok kleiłby go kitman. Dla mnie nie ma żadnej różnicy, kto go naklei, jeżeli koszulka jest oryginalna, nadruk jest oryginalny i jest to zrobione zgodnie ze sztuką, czyli odległości są prawidłowe, temperatura, docisk, czas. Tak, tak, tak. Ja tylko jeszcze właśnie dodam, że koszulka może być oryginalna, ale na przykład nadruk może być oryginalny, i trochę zabawy. Zaczynamy od nowa, że znowu trzeba popatrzeć na detale tego nadruku, bo one też bywają różne. Niemcy chyba na Euro 2020 wprowadzili taką technologię, jakaś chyba szwajcarska firma im to robiła, że mieli taki trzypoziomowy nadruk, że dało się to zeskanować i zobaczyć, czy ten nadruk jest oryginalny, czy nie, właśnie po to, żeby te firmy mogły się zabezpieczać. To myślę, że jeszcze dwa, trzy pytania możemy zadać, bo będzie jeszcze konkurs, tak? Na koniec. quiz będzie dobra, to ktoś jeszcze chce pytanko zadać? A tutaj, dobra, przepraszam, nie widziałem. Ja mam pytanie odnośnie fejków, ale do, używ do użytku na boisku na przykład, bo szkoda koszulkę za 1200 zł używać na boisku, gdy ktoś nas może na przykład złapać za koszulkę, rozerwać znaczy... i z takiej koszulki nic nie zostanie. Powiem Ci tak, ja gram w WPŻ na Orliku i kupiłem go za mniej niż 200 zł, więc polecam mimo wszystko złapać jakąś okazję, czy w odlecie, czy na wyprzedażach, tak jak Tomek mówił na początku, panele, no oryginał się może zniszczyć, fejk się może zniszczyć, ale to nie jest tak, że fejki są darmowe, tylko też swoje kosztują, więc... Moje podejście jest takie, że każdy nie gra w czym chce oczywiście, ale ja osobiście nie widzę sensu uborania fejków zamiast oryginałów na no, jakość Komfort gry jest większa, zobaczcie. Ja tylko jeszcze właśnie dodam. Nie wiem, czy ja o tym mówiłem tutaj, czy gdzieś wcześniej, jak rozmawiałem z kimś. Natomiast chodzi mi o to, że e, chyba tutaj, że w przypadku Nike te repliki są strasznie słabej jakości. W przypadku Adidasa jest trochę lepiej e, i nawet właśnie pod kątem takiego, hmm, takiej wygody. Podczas grania ja pewnie kupiłbym replikę Adidasa. Tutaj kolega ma koszulkę Leeds, no, na przykład, niż Nike, bo te Nike repliki ostatnio są fatalnej fatalne jakości. W ogóle nie oddycha ta koszulka, Nike, tak, nie, ta tak, tak. Strugianie. Więc na to, na to też trzeba zwracać uwagę. No dobra, to myślę, że ten temat mamy zamknięty i teraz jak ten quiz się odbywa? A śmiało pewnie. Ja tak chciałbym jeszcze spiąć klamrą cały ten nasz panel bo i zaapelować i przypomnieć, że każdy z nas kiedyś zaczynał generalnie. Mm, I mój apel brzmi tak, żeby ludzi raczej nie wyśmiewać, tylko bardziej e, uświadamiać, edukować, uświadamiać, przekonywać ich argumentami, których na przykład tutaj dzisiaj użyliśmy, że warto jednak postawić na oryginał. Słuchajcie, ja powiem jeszcze tak, y, bo tej wiedzy napra naprawdę było dużo i wiem, że mówiliśmy raz, że metka może być tu, później tam. Te detale najczęściej wam powiedzą, czy to jest oryginał, czy nie, natomiast nie wiem jak do Was Panowie, zakładam, że do Was też. Ja dostaję wiadomości tak miesięcznie, myślę, że z 10, y, z pytaniami o weryfikację koszulki. Myślę, że śmiało możecie do nas pisać, gdziekolwiek, na fejsie, na Instagramie, y, wysyłać zdjęcia i to, co wiemy, to, to pomożemy. No ja tylko jeszcze chcę dodać, że można też, tak jak ja... Regia czy tam koledzy pewnie też, traktować koszulki zbieranie koszule jako inwestycja, tylko niekoniecznie możecie nimi handlować. Możecie... gdzieś tutaj się kręcił, on ma całkiem pokaźną inwestycję w moje koszulki. <laughs> Taki argument też jest myślę ukierunkowany pod tym kątem, że warto kupować jednak oryginały, bo jego zawsze można sprzedać i odzyskać pieniądze, a takiego fejka już po prostu bym pieniądze w boto już nigdy nie sprzedać. No chyba, że będziecie oszukiwać innych, no to wtedy. I tak, jeśli chodzi o pomaganie, to, to zawsze z wielką chęcią właśnie, no bo to wyszlibyśmy na hipokrytów, gdybyśmy nie pomagali, więc ja zawsze, ja nie pomogę, napisał do mnie wczoraj chłopak na TikToku, powiedział, żeby się odezwał na Instagramie i podsyła mi zdjęcia Santosu, patrzę, patrzę i ostatnie zdjęcie podłoga, o której mówiliśmy. Mi wiadomo, tak, że Także zgo poszło ale po jest, Ale jak na początku zaczynałem, też nie wiedziałem takich rzeczy. To nie jest takie oczywiste, jak ktoś nie siedzi w temacie, więc śmiało piszcie, pytajcie, chętnie pomożemy. A jak ktoś się wstydzi, to ty no to już masz taką stronę, która, jaki ma adres dokładnie? Mój blog to jest tjase17.com i ten jest kompendium wiedzy na ten temat. Tak jest. Co miesiąc publikuję jeden artykuł, przeważnie jest to albo z wiedzy o koszulkach, gdzie wprowadzam was w świat koszulek piłkarskich, jeśli chodzi o Typową wiedzę, czyli jakie są rodzaje, jak je rozróżniać, jakie są poziomy, jak je dzielimy, jak je rozpoznawać, co zrobić, jeżeli macie w ręku. A drugą serię, jaką prowadzę, to koszulkowy fake, i tam pokazuję, w jaki sposób działałem oszuści, w jaki sposób możecie ich rozpoznać i uniknąć. To słuchajcie, przejdźmy sobie do tego quizu, jak on się odbywa, co jest do wygrania, co trzeba zrobić, jakieś wprowadzenia, jakbyśmy mogli. Panowie, podziękujmy chłopakom, brawami tutaj. I